I moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Sekremy w Assassin's Creed Valhalla. Kolejne właśnie zadania fabularne w Nottingham Skyre. Zaczniemy sobie od ostatnich szlifów, gdzie musimy na początek pomówić z Willim. I słuchajcie, no, plus jest taki, że wszystkie te zadania są w miarę blisko siebie. W związku z czym nie musimy przynajmniej na rozpoczęcie ich, więc no, nie wiadomo jak daleko i ile, tak? Także chociaż tyle. Dobra, że ten opal. Teraz sobie zejdziemy. Wejdźcie tutaj w środku i zobaczmy. A no, znaczy to samo, ale zobaczmy o co chodzi. And here, from the Raven Clan. An impressive shield. It is good, but it needs a touch of grandeur. Something personal for your father. A sigil, I think. A mark to adorn the front. We need an artisan. Is there one in the village? I know a man. A master craftsman in exile. He lives in a cave northeast of Hemsop. I would take you there myself, but I have Isbjorn to retrieve. Isbjorn? Your father's spear? Did he not wield it at Ulkerthorpe? He lost it some winters back on a bear hunt. He hit the beast hard, but the spear stuck and the bear fled into the forest. And after all these winters, you hope to find it again and present it to the pyre. The odds are narrow, to say the least. Fret not, friend. I have a nose for these things. Seek out the exile. He'll see to your shield. No dobra, spoko, to możemy tam pójść. Tylko pytanie, na wschód. Znacznika nie mamy, ale to może być do wodospadu. I w sumie... chciałbym sobie te kamienie tutaj chociaż raz próbował ułożyć. Także zobaczymy, co możemy zrobić. A to jest jeszcze tajemnica. Więc chociaż ją odkryjmy. Co tutaj mamy? Tutaj nie musimy tego wykonywać jeszcze. Ale chociaż się przekonajmy, co to jest. Oho. Znaczniki to było. A. Ja patrzyłem na zachód oczywiście, no tak. Oj, CCC, czego ty nie rozumiesz? Dobra, to możemy w tym kącie tym się jednak zająć. Też pytanie, jaki jest maksymalny poziom charyzmy? Czy już by to miał być szósty? Bardzo, że tak, okej, tu jest zadanko poboczne. Więc zobaczymy, co możemy tutaj zrobić. Aha, znowu dzieciaki, no może być śmiesznie. Shall we play in the woods? Witamy. Or down by the river tomorrow. Stools on the hayside are for the woods, and the side with the sacks of beans for the river. Pick your seats. No pushing, Bjornsson. I'm watching you. Hey, where are you going? The tall one does not want to play because the tall one is a big baby. Well, this is not good. It's a draw. This has never happened. Hmm. What about the tall one? Can we ask her to help break this tie? Good idea, Froda. Tall one, sit by the hayside if you vote for the woods. For the river, the side with the sacks of beans. The answer is clear. We shall play in the woods tomorrow. Aye. Now, on to the next great matter. We need a name for our merry band. The choices are... Raiders of the Cake or the Shadow Dragons. Stools on the hayside are for Raiders of the Cake and side with the sacks of beans for Shadow Dragons. Pick your seats. Tall one, you too. Just in case we end up in a tie again. It looks like we are tied. For now. Tall one? We need your help once more. It is final. We shall henceforth be called Raiders of the Cake. I like cake. Cake is delicious. Now on to the next vote. What should we do if we manage to capture a picked soldier? Chodźcie, no, wybory są różne. Jednak no, musimy też pomóc, więc czemu nie? It looks like we are tied. For now. Tall one, we need your help once more. The seats have spoken. We shall show no mercy. The badge of courage will be given to those who voted as such. You too, tall one. Thank you, children.
Remember, never go easy on your enemies. No dobrze, więc tak. Chodźcie, chociaż jedno w miarę okej zadanie z dziećmi, według mnie. To, że jak najbardziej porządku, wiesz. A czym się nie zakończyło jeszcze? Czy to musimy coś zrobić? The next generation inspires confidence. Dobra. Czym ten razem musimy, żeby to powiedział do końca? The next generation inspires confidence. Snottinghamshire is in good hands. No dobrze, słuchajcie, to jest załatwione. Alting został odprawiony. Słuchajcie, no, nie oszukujmy się. Dla mnie to było najlepiej zrobione zadanie z dzieci, bo już było najkrótsze. Zadawanie takie, no, najbliższe rzeczywistości mimo wszystko. W moim przekonaniu także. Oby już zadanie z dziećmi nie było, bo to naprawdę już bez przesady. Myślę, że twórcy wykorzystały takie zadania się z dziećmi jako... W sumie nie mam pomysłu, trzeba coś zrobić. Może coś z dziećmi. A co dzieci mogą robić? A, sklepik? Bo to już było. To może jakieś pseudowybory, może jakieś dziecięce rząd zrobimy. No i tak oto podstawowe zadania z dziećmi, mi się wydaje. A tymczasem... Górska jaskinia jest coraz bliżej. Zastanawiam się, jakie wybierzemy zdobienia na tarczy. Mam nadzieję, że te zdobienia będą jednak się podobać. No i to będzie tam, dobra. Bo jednak nie chciałbym, żeby z tego powodu jeszcze były jakieś zamieszki podczas ceremonii szałobnej, ale myślę, że jednak nasi przyjaciele są zgadnięci, że jednak no popyliny nie będzie, tylko że wszystko to pójdzie bardzo w porządku. Dobra, to chyba jest tutaj. Wstawiłem sobie ten znacznik. To jest przy okazji opal. Nad nami, dobra, ale to już... Jak będziemy wchodzić, sobie zgadniemy. No, jego artysta. Najważniej, jego artysta właśnie. Tylko w ogóle, za co został wygnany? Kurczę, się zastanawiam. Ale ciepłokic są lokacje pod... idealne pod Skarbu Brytanii, według mnie. Ale no wiemy, że tutaj takiego... w tym miejscu nie będzie. Oczywiście, no może być gdzie indziej. A tutaj raczej... raczej nam to nie grozi, że to będzie w tym miejscu. Dobra. Chodźmy tutaj może. Tędy i... tam jest jakaś znajdźka, ale to... później. Czy my się cofnęliśmy? Mam nadzieję, że nie. Kurczę, gdzie on poleciał, ten wygnaniec? Znaczy, najgorsze by było, gdyby się okazało, że biegamy w kółko. Bo to by jednak, no... już taka dobra wiadomość dla nas nie była. W sumie zmarnowaliśmy tyle czasu na chodzenie w koło i cały czas został omijaliśmy jeden kluczowy zakręt. A jednak mamy wygrańca. Witaj. You are a difficult man to find. Heminga Jarl is dead. I was told you are a master craftsman. I seek an etching on the shield to celebrate the life and death of Heminga Jarl. The stones. Heminga Jarl possessed a steady hand and steady heart. Do you possess the same? Ach, mówicie, że kopczyk. No dobra. Jaki będzie wysoki? O, litości. Długi. Nie może być inaczej. Your heart is not yet steady.
How could it be at such a time? Hemingr Jarl's heart never wavered. Who are you? A friend of Hemingr's? Or a man exiled by his order? It does not matter who I was. I am nameless now. I am no one. You have not yet answered me. Will you help me with my etching? How will you remember him? By his wisdom, always an inspiration. The web of Wirthen. Nine lines that write our fates. Past, present, and future entwined. Is this what you desire? Yes, I choose this one. I will begin. How did you come to be here? Fate. I was given a death sentence. Unfairly, I felt. But a man was killed. Hemingr Jarl desired for me to live. The villagers did not. My sight and exile. That was our compromise. Thank you for this. His son will take his place. That is for Vili to decide. Vili has no say. Fate has already decided. Hemingr will be pleased with our gift. I wonder if Vili has found his spear. O, co to właściwie dobre pytanie. Tylko teraz tak, jak stąd wyjść? Tędy jest punkcik, więc go sobie szybko przepiszmy na następne niedźwiedzia. I wychodzimy ten. Tutaj mamy pogląd tej tarczy teraz, pomalowanej przez pustelnika. Szkoda, że tak po prostu mało powiedział. No ale oczywiście, no, trzeba docenić jego prywatność i też to, że po prostu chce się od tego odciąć, więc po części się nie dziwię. Niemniej jednak pasowałoby stąd już wyjść. To nie powiem, to jest kija. Kurczę, no po prostu myślę, że będę właśnie chłopie, jak już mówiłem. Eivor, zlituj się, chłopie. Chyba że ty chcesz wyjść, jeżeli to by się udało, to w porządku, że się nie uda. Co ty insynuujesz, to ja nie wiem. Dobra, śliski teraz co? I teraz to. Sobie te minerały zostawmy. Myślę, że parcia na nie nie mam. Zacznijmy sobie tutaj będą dla innych. My damy radę z tym, co mamy. Dobra, i co? I wyszedł. Zwróćcie uwagę, tą tarczę naszą, jak no, prześwieci w ciemnościach, także no jest pomocna w tym aspekcie. Nie powiem, no nawet fajny patent. Mi się osobiście podoba. Znaczy, dajcie znać, jak jest maszyna, tarcza wy Walhalli i z jakiego powodu właśnie ta, a nie inna, bo ja wam powiem tak, no ja swojego faworyta jeszcze nie mam, ale oczywiście to się może no w końcu zmienić. Dobra, opal jest. Teraz pójdziemy tutaj, a to sobie jeszcze zostawimy. Pójdziemy tutaj. Kurczę, nie, tam nie, tu. Tutaj właśnie są te opale tak rozsiane. Dobra, tu idziemy. W ten sposób. Dobra, nie mam ochoty na backtracking, a jednak
to chciałbym to zrobić tak, żeby to było najsensowniej, jak tylko się da. Więc myślę, że to będzie najbardziej optymalna ścieżka po prostu. To sobie zostawiamy na sam moment oczywiście, ale potem apeskadło pójdziemy. Bo jednak tutaj myślę, że też nie ma co aż tak pędzić, a te 5 minut tą czy drugą nas nie zbawi. A tego czemu by trochę drogi sobie nie nadłożyć. I słuchajcie, w tym momencie przebyliśmy już dystans o 100 tysięcy kroków większy niż podczas naszej serii z Origins. Jednak pamiętajmy, że Origins posiada o wiele mniejszą mapę. Tak więc to już... To już świadczy o tym, jak ogromny to jest świat w Valhalla, właściwie to sama Wielka Brytania, a czy bardziej Anglia i tam no jeszcze trochę innych regionów. Walii czego jeszcze nie ma, bo tutaj byśmy widzieli ten specyficzny kształt, tak? Jeżeli chodzi o kształt wyspy, to sama Szkocja, no mur Adriano tutaj został wyznaczony jako granica świata. Więc... Szkocja też jak troszeczkę odpada póki co. Aczkolwiek może w kolejnych dostrzeżeniach to się zmieni. Nie wiadomo. Ale to jest barykada? O, kurczę. Znaczy, no to jest tak trochę nieadekwatne, bym powiedział, że tutaj musimy jakąś tam barykadę rozwalić. A tylko jesteśmy po... Jakby nie było po mapę skarbu, no to nie jest nie wiadomo jak ważne odkrycie. To naprawdę nie jest jakieś szczególnie ważne znalezisko. No czy to masz jakieś przejście? No, oczywiście, że jest. Dobra, otwieramy sobie skrzyneczkę. Mapka dla nas. I przejście. Ja się nie zorientowałem, że przecież no możemy to w ten sposób sobie otworzyć, ale no... No przecież, tak, oczywista oczywistość. To jest tak, co to mamy bliżej? Czy mamy bliżej opal? Czy tajemnicy? Nie no, opal jest o wiele bliżej, to definitywnie. To też się udamy, to na pewno pytanie brzmi, kiedy się tu udamy. To pewno będę chciał się rozejrzeć i... No nie muszę mówić, jedna prowincja równa się 100%, tak? Robimy już bez wyjątku te prowincje jeszcze bardziej czasem wymagające już dawno zrobiliśmy, jest teraz już ta końcóweczka, to... O, ale widzimy co opal. Bo myślę, że to będzie nawet banalne, sobie zresztą sprawdźmy, to jest Nottingham. No idzie w miarę sprawnie. I tu jeszcze zostaje Hamtwood Skye, okej, tu jest dość sporo bogactw. A Winchester? No nie ma źle. Tutaj no... Hampton Skye myślę, że podobnie na Lancaster i Oxenford Skye. O ile nie tak samo. Ale to już... To się będziemy przyjmować kiedy indziej. I tu mamy w sumie synchronizację. Dobra, bierzemy opal. I sobie ten punkcik ogarniemy w tym momencie, tak? To wiesz, ta tajemnica na północy będzie osobienia i w sumie być może od niej sobie zaczniemy kolejny odcinek, ale to jeszcze mi niczego nie obiecuje. No co, na wszystko się może zmienić, tak? Też myślałem, że wstawimy tych zadań więcej, ale jak też mamy te opale w pobliżu, to po prostu, żebyśmy już mieli święty spokój, zajmiemy się tym. A tu przecież możemy wjechać od Jorvik Skye, to jakby nie było lub stąd po prostu przejść, więc też sobie ten opal zgadniemy, to sobie załatwimy, to też załatwimy. Sama przyjemność. Że nadkładamy drogi teraz, żeby później. Chociaż właściwie na bardzo prostą drogę i bardzo szybką drogę, to przede wszystkim, tak? Dobra, czy to będzie sygnalizacja z urwiska?
Bo to mi się bardzo podoba taki pomysł właśnie, że synchronizujemy sobie. Jest urwisko i mamy jakiś tutaj świetny widok. Śpiący Jotun, no kurczę. Dobra, w górę. I to mi co 190 metrów od nas. Bo ja póki co zostawię. To może być albo zwierzę, albo zadanie jakieś. Ewentualnie jakiś ołtarzyk ofiarny. Albo nic z tych rzeczy, coś jeszcze innego. Ci otwocy mają tutaj co rzucać, także... Tak właśnie myślę, co zrobić jutro? Na samym początku chyba tak. Dobrze, mam tutaj opal już. Właściwie na wyciągnięcie ręki. No słuchajcie, no nie powiem. Dobrze, że kupiliśmy sobie tą mapkę opali. I tajemnic, bo bez tego, czy tajemnic bogactwo, bez tego, co byśmy się naprawdę mocno męczyli. Chociaż może to byłoby lepsze doświadczenie. Nie wnikam, ale chyba sobie z tego dam jeszcze Valhalla prywatnie po tej serii. I zobaczę, jakie będą różnice, tak? Dobra, co mi to dało? Czy coś mi tutaj to odkryło? No nie, koniecznie dwie tajemnice obok siebie. Więc dobra, niech będą. I w sumie... ten kopiec kusi bardzo mocno. Ale nie, wracamy się do osady. Więc kopiary. A kopiec... zobaczymy jeszcze. Może zdążymy, może nie. Tak czy tak będą to będzie robione przez nas niebawem, to jest 100%. Dobra, opal, płotka, skręcaj! Płotka! A czego on mi się zepsuł? Oj, rumaku, rumaku. Słuchajcie, po prostu zepsuła się zmiana kierunku. No i przez chwilę niestety no... jechała jak jechała. Ale ważne, że się wszystko naraperowało, więc... mamy do maka na nowo sprawnego, chociaż nieważne jak rzucamy się brzmi, bo zdaję sobie sprawę z tego, że to... nie brzmi dobrze. Czyżby się widzieli go jako przywódcy? Gdyby była alternatywa... Boże. Gdyby była jakaś alternatywna opcja, to Winnego bym sobie dołączył do siebie, do osady. Bo sobie wpakowałbym kogokolwiek innego, co możemy wpakować, tak? Czasem Eivor, nie stękaj. I zagęszczaj duchy, bo tutaj jesteś w stanie to bardzo fajnie zrobić. Tylko no musisz trochę tempo poprawić. Bo to jakby co, no zbyt dużo topotkiem dzisiaj nie machałeś. Do zakłasów mieć nie powinieneś. Dobra, to zgadnięte. W sumie sobie tą osadę może dokończmy tutaj pod, tych pod te aktywności poboczne. A później zobaczymy, co będziemy robić. Dobra, przeżyję? Przeżył. A tym bardziej musi... no słuchajcie, dwa skoki w dół. I na miejscu jesteśmy tak właściwie. Fajnie, że te marzenia dodatku są mocno zniwelowane teraz, po wykupieniu właściwie umiejętności. Bo to jednak mocno nam ułatwia eksplodować całą, no też... rozgrywkę siłą rzeczy, także... to jest niewątpliwie zaleta. A ten zadanka główna sobie jednak podobimy już jutro. Najpóźniej pojutrze. Dobra, opal jest tu. To jest tatuaż jeszcze, aby to nie było tyle biegło nieco tatuażem, że to będzie po samej osadzie. Ale też no... teraz niech Eivor
tym sobie w miarę łatwo poradzi, bo to naprawdę... Czasem mam już dosyć tego, jak Eivor reaguje podczas eksploracji, o tym już dobrze wiecie, także... To przede wszystkim główny zarzut do twórcy, jeśli chodzi o... o przygotowanie Valhalli, tak? Dobra, no i tędy, tak? No dobra, tutaj mogę bardzo chętnie. Jest i płot odkryty, czyli będzie szybka podróż. No to w sumie na całe szczęście, bo tutaj oczywiście przydało się jakieś miejsce, gdzie możemy się szybko i sprawnie przenieść. Dobra. Tutaj? Dobrze, bardzo proste, bardzo przyjazne. Myślałem, że będzie gorzej, a się okazuje, że jednak nie było tak źle. I moi drodzy, słuchajcie, w tym miejscu sobie kończymy odcinek. I do sobie zgadniemy ten opal, tutaj wszystko poczyścimy ładnie, zrobimy zadania główne. Pójdziemy tutaj, potem to będę chciał to zebrać. Może tu ruszymy, zobaczymy. A póki co, dla was chcę. Trzymajcie się, pa, pa.